Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem o tym, czy nowy, zreformowany rytm mszy świętej, tak zwany posoborowy rytm mszy świętej, jest demoralizujący, czy nie. Powiem również kilka słów o osobach, które nazwę mszalnymi rekonstruktorami. Zapraszam. Od razu na wstępie zaznaczam, że zupełnie nie o to chodzi, aby teraz kogoś konkretnie się czepiać, że ktoś robi coś złego, że ktoś jest gorszy, a ktoś jest lepszy. Zupełnie nie chodzi o czepianie się kogokolwiek. Chodzi po prostu o zwykłe duszpasterstwo, które polega na tym, aby wykazywać to, co jest niebezpieczne dla zbawienia naszej duszy, aby wskazywać na to, co naszą wiarę rozwija, a co naszej wierze szkodzi. Jest to moim ścisłym obowiązkiem i zupełnie proszę nie traktować takich wypowiedzi jako jakichś osobistych ataków na kogokolwiek. Najpierw opowiem o tym, dlaczego warto walczyć o mszę świętą trydencką. Z tego będzie wynikało, dlaczego nowy rytm mszy świętej, ta zreformowana msza święta, dokładniej rzecz biorąc zreformowany rytm mszy świętej, jest demoralizujący, przynajmniej długofalowo. Na zakończenie natomiast powiem kilka słów o mszalnych rekonstruktorach, a więc o osobach, które wprawdzie wydają się promować tradycyjną liturgię, ale można odnieść wrażenie, że robią to z dziwną, a w zasadzie niewłaściwą intencją. Przejdźmy więc do zasadniczej części tego materiału. Dlaczego warto walczyć o tradycyjną mszę świętą, o tak zwany rytm trydencki? Czy nie jest to tylko czepianie się jakichś formuł, czy nie jest to tylko taki czysty estetyzm, czy nie jest to przedkładanie jakichś moich subiektywnych opinii i wrażeń nad opinię Kościoła? Otóż nie. Dlaczego warto walczyć o mszę świętą trydencką? Dlatego, że jest ona adekwatnym obrazem, przedstawieniem, wyrazem naszej wiary. I jako taki, jako adekwatny obraz, jako adekwatne przedstawienie naszej wiary, jest ona zdolna do tego, żeby tą wiarę w katolikach wyrabiać, żeby ją promować, żeby ją rozwijać. Dlaczego tak uważam, że jest to adekwatny obraz? A więc zwróćmy uwagę, jeszcze raz zwracam uwagę, że jest to kwestia obiektywna. Adekwacja, czyli zgodność czegoś z czymś, jest kwestią, którą możemy poznać rozumowo. Nie jest to kwestia tylko i wyłącznie odczuć i opinii. Nie jest to kwestia tego, co mi się bardziej podoba, a co mi się mniej podoba. Tylko uważam, że jest to kwestia pewnej zgodności, racjonalnej zgodności wyrazu naszej wiary, czyli rytmu mszy świętej, z naszą wiarą. Dlaczego uważam, że msza święta trydencka posiada tą adekwację, posiada tą zgodność? Dlatego, że msza święta trydencka jest przede wszystkim pełna czci wobec Pana Boga. I to jest pierwsza rzecz, którą liturgia musi robić. Po co jest liturgia? Po to, żeby prowadzić człowieka do Boga. A więc pierwsze, co liturgia musi robić, to odpowiednio ustawiać człowieka wobec Pana Boga. Musi przede wszystkim całym swoim całokształtem, to znaczy swoimi słowami, gestami, ukształtowaniem, proporcją wszystkiego, co tam jest, pokazywać, kim jest człowiek, kim jest Bóg. W mszy świętej trydenckiej całokształt bardzo wyraźnie pokazuje wielkość Pana Boga, jednocześnie bliskość Pana Boga wobec nas. Z drugiej strony pokazuje naszą słabość, naszą grzeszność, ale również wielką doniosłość naszego powołania. A więc odpowiada to dokładnie naszej wierze, gdzie widać tą wielkość Pana Boga. W licznych oznakach czci, a więc dużo okadzeń mszy świętej trydenckiej, przyklęknięć, jasne ukierunkowanie, czyli wszyscy kierunkują się na tabernakulum, na Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W
tekstach liturgicznych, w gestach, w powadze, w odpowiednim wyważeniu pomiędzy akcją zewnętrzną a wewnętrzną, czyli obecność ciszy, podkreślanie ważności modlitwy myślnej, czyli tego, że Pana Boga czcimy przede wszystkim w naszej duszy. Całokształt mszy świętej trydenckiej odpowiednio ustawia człowieka wobec Pana Boga. Najpierw pokazuje wielkość Pana Boga, przed którym trzeba padać na kolana, któremu trzeba okazać wszelkie oznaki czci, wobec którego należy zachować się godnie i poważnie. Msza Święta Trydencka nie dopuszcza niczego, co byłoby w jakiś sposób żartobliwe, co byłoby w jakiś sposób niegodne najwyższego majestatu. Zastanówmy się, jaka jest etykieta, jeśli chodzi o zachowanie wobec angielskiej królowej, i jakie są zasady zachowania na nowej mszy świętej. Czy zachowujemy się wobec osoby, którą szanujemy, którą cenimy, która jest kimś dla nas wyjątkowym i mówimy o osobie bardzo wysoko postawionej, osobie nie tylko nam bliskiej, ale osobie naprawdę wyjątkowej, w jakiś sposób właśnie wyniesionej ponad innych, na przykład właśnie taka angielska królowa. Jak wobec takiej osoby się człowiek zachowuje? No, zachowuje się z pewną godnością, z pewnym szacunkiem, z pewną powagą. I czy to neguje to, że Pan Bóg jest blisko nas? Wręcz przeciwnie. To stwarza podstawę do tego, żeby można było wejść w tą prawdziwą, bliską relację z Panem Bogiem. Najpierw, aby naprawdę się do Niego zbliżyć, trzeba zrozumieć, do kogo się zbliżamy. I do tego przygotowuje nas jak najbardziej rytm mszy świętej trydenckiej, pokazując wielkość Pana Boga, naszą małość, naszą grzeszność, ale z drugiej strony właśnie wtedy pokazuje nam Kościół, gdy to dostrzeżemy, ale On pozwala Ci przyjść do siebie, On pozwala Ci przyjść do Komunii Świętej. Upadnij przed tym wielkim Panem na kolana, On do Ciebie przychodzi, zobacz, On staje się dla Ciebie pokarmem. I teraz szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Wyraźnie wyrażona rzeczywista obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, właśnie w mszy świętej trydenckiej. Komunia Święta zawsze na kolanach, absolutnie nie do pomyślenia w mszy świętej trydenckiej jest cokolwiek innego. A więc na kolanach, oczywiście do ust, mnóstwo oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Wszystko, co ma bezpośredni kontakt z Najświętszym Sakramentem, może być dotykane tylko przez kapłana, przez osoby konsekrowane. A więc jak Kościół mnóstwem, poprzez gesty, poprzez celebracje, poprzez właśnie te konsekracje, poprzez ograniczenia, poprzez przepisy liturgiczne stara się pokazać, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus, jakże On jest wielki, a jednocześnie każe nam rozważać, jak On blisko nas jest i w tekstach liturgicznych, i w samej celebracji liturgicznej, bo przecież właśnie w Komunii Świętej On przychodzi do nas w tej całej swojej bliskości. W tekstach liturgicznych również jest pokazana i godność, wielkość Pana Boga i ta bliskość, to, że On chce do nas przyjść. Pokazana jest zarówno okropność grzechu, strach, straszliwość konsekwencji grzechu, czyli wieczne potępienie w tekstach mszy świętej trydenckiej, w liturgii za zmarłych jest pokazana cała powaga grzechu, powaga tej naszej odpowiedzialności wobec Pana Boga, ale jednocześnie wielka nadzieja, że oto Pan nasz Jezus Chrystus nas w swojej krwi oczyszcza, On chce nas do siebie przyprowadzić. Jest to dokładnie adekwatne do naszej wiary. I jako taka jest ona doskonałym narzędziem wychowawczym, doskonałym narzędziem do przekazywania wiary, doskonałym narzędziem, które przygotowuje do wejścia w kontakt z Panem Bogiem. Oczywiście, że ona nie zrobi tego za nas, oczywiście, że bez naszego zaangażowania poprzez naszą wolę i nasz rozum, oczywiście, że nie zrobi tego za nas. Ale chodzi o dyspozycję, która zostaje tutaj stworzona, o ramy, które zostają stworzone i które umożliwiają, zachęcają, popychają do tego, aby przepełnić się prawdą, do tego, aby odpowiednio Panu Bogu cześć oddać, odpowiednio zrozumieć relację Boga do człowieka. A więc msza święta trydencka jest narzędziem, które prowadzi duszę do zbawienia. Jest narzędziem do tworzenia świętych. Jest narzędziem, które ułatwia, prowadzi do kontaktu z Panem Bogiem, do prawdziwej wiary, do prawdziwej miłości, do wszystkich nadprzyrodzonych cnót.
i dlatego warto o nią walczyć. Myślę, że w tej sytuacji, w tym momencie powinno być już jasne, dlaczego uważam, że można racjonalnie, rozumnie wykazać, że nowy rytm mszy świętej, że rytm posoborowy mszy świętej jest deprawujący, że jest demoralizujący. Otóż tak jak msza święta trydencka odpowiednio ustawia tą relację człowieka wobec Pana Boga, przekazuje podstawowe prawdy naszej wiary, kształtuje odpowiednią relację wobec Pana Boga, tak nowy rytm mszy świętej zawiera tutaj ogromne braki i nie kształtuje odpowiedniej relacji człowieka wobec Pana Boga, nie przekazuje wystarczająco podstaw naszej wiary i w ten sposób nie jest narzędziem do tego, żeby duszę do zbawienia prowadzić. Mówię o rycie mszy świętej, a więc o tym całym zbiorze ceremonii, gestów, słów, który okala samą konsekrację. Oczywiście, że do konsekracji zasadniczo w trakcie nowej mszy dochodzi, mogą być oczywiście przyczyny, które sprawiają, że konsekracja jest nieważna, to jest zawsze obowiązujące, w sensie jeśli kapłan nie ma intencji, aby celebrować mszę świętą, aby dokonać przeistoczenia, no to tego przeistoczenia nie będzie. I drastyczne braki w wierze kapłana mogą sprawić, że będzie ona nieważna, natomiast my tutaj nie o tym mówimy. Mówimy o rycie, o zbiorze ceremonii, modlitw, o całokształcie liturgii. Uważam, że racjonalnie można dowieść, że nowa zreformowana msza święta, nowy rytm mszy świętej nie prowadzi dusz do katolickiej wiary. Dlaczego tak uważam? Otóż całokształt tego doświadczenia liturgicznego, gestów, słów nie ustawia człowieka w odpowiedniej relacji wobec Pana Boga. Już sam kierunek, to znaczy zamiast ołtarza stół, ludzie zwróceni do kapłana, kapłan zwrócony do ludzi. Już na samym początku mamy zagubiony kierunek. Nie ma jednoznacznego wyznaczenia, wszyscy razem zdążamy do Pana Boga. Raczej stwarza to wrażenie wspólnego spotkania, w którym wspólnota celebruje przynajmniej między innymi, a być może w pierwszej linii samą siebie. Spotykamy się we wspólnocie i coś będziemy tutaj celebrować przy stole, jakąś ucztę. Już na samym początku nie jest jasno pokazane, kto tutaj jest centrum, kto tutaj jest sednem, dla kogośmy tutaj wszyscy przyszli. Zdecydowanie zredukowana liczba oznak czci wobec Pana Boga również jest bardzo sugestywna. To znaczy, przychodzimy na Najświętszą Ofiarę. Mamy tutaj rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A jednocześnie gesty, słowa, czyny, zachowania sugerują co najwyżej, że mamy do czynienia z poświęconym chlebem, że mamy do czynienia z taką celebracją liturgiczną, z taką celebracją modlitewną, ze wspólną modlitwą, ale nie ma wystarczających informacji do tego, żeby jednoznacznie pokazać, przekazać, tu jest rzeczywiście obecny Pan nasz Jezus Chrystus. On ponawia swoją ofiarę. My się zgromadziliśmy tutaj dla Niego, przede wszystkim dla Niego. Całokształt sprawia wrażenie raczej wspólnego spotkania modlitewnego niż ofiary. Teksty mszalne nie podkreślają ciężaru grzechu, naszej odpowiedzialności, wielkości Pana Boga i naszej marności, a bez tego, bez odpowiedniego podkreślenia poprzez gesty i słowa, poprzez przyklęknięcia, okaldzenia, poprzez liczne oznaki czci, bez pokazania poprzez liczne oznaki czci, że Bóg jest tutaj tym, dla którego się zgromadziliśmy, że On jest absolutnie ponad nami, nie można odpowiednio człowieka przygotować do tego, żeby zbliżył się z odpowiednią dyspozycją do Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli człowiek odpowiednio nie rozumie, czymże jest ten Najświętszy Sakrament, kto tam jest w tym Najświętszym Sakramencie, to będzie się zbliżał do tego Najświętszego Sakramentu. Jest liturgia, jest ceremonia, to idę, dostanę tutaj komunię na rękę, przyjmuję, jest taki właśnie poświęcony chleb. Taki jest przekaz całości liturgicznej tego, co się tutaj dzieje. Spotkanie modlitewne, tutaj jest jakiś poświęcony chleb. Komunia na rękę jest tutaj drastycznym przykładem, to znaczy ten zupełnie sprofanowany, zdesakralizowany sposób przyjmowania komunii świętej, to znaczy
taki codzienny, no, jak wszystko inne. Dostaję, przyjmuję, biorę, nie ma tam jakichś wielkich oznak czci, nie klękam, nie ma jakiegoś wielkiego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Każdy, kto tam, kogo tam proboszcz wyznaczy, to może ten Najświętszy Sakrament rozdawać. No to tak przychodzimy, pomodlimy się, dostaniemy, wychodzimy. Całość liturgiczna nie pokazuje najpierw, kto tutaj jest obecny, co się tutaj dzieje. Wiara, czy ofiarny charakter mszy świętej nie zostaje wystarczająco wyrażony poprzez usunięcie ofiarowania, poprzez zmiany w tekstach mszalnych, poprzez zastąpienie ołtarza stołem, poprzez całość gestów, które już nie pokazują jednoznacznie tej wielkości Pana Boga, ale też tego, że składamy tutaj ofiarę. Całokształt liturgiczny raczej wskazuje na wspólne spotkanie niż na ofiarę. Raczej centrum jest sam stół, sama wspólnota niż Bóg, do którego wszyscy gromadzą się na mszy świętej trydenckiej w kierunku tabernakulum, w kierunku krzyża, w kierunku ołtarza, na którym zostanie złożona ofiara. A więc nie jest to kwestia preferencji, nie jest to kwestia tego, co mi się bardziej podoba, a co mi się mniej podoba, tylko kwestia bardzo obiektywna. Co odpowiada katolickiej wierze? Co odpowiednio pokazuje, że Bóg jest absolutnie ponad nami? Co odpowiednio nas dysponuje do tego, żeby przyjść do Niego, zbliżyć się do Niego w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej? Co odpowiednio przekazuje nam wiarę w rzeczywistość, w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Co odpowiednio przekazuje nam wiarę w to, że Pan nasz Jezus Chrystus ponawia swoją ofiarę na naszych ołtarzach? Co odpowiednio przekazuje nam katolicką wiarę, jeśli chodzi o Najświętszy Sakrament, jeśli chodzi o mszę świętą, jeśli chodzi o to, kim jest Pan Bóg, kim jesteśmy my? Co odpowiednio przekazuje nam wiarę w to, jak wielką tragedią jest grzech, jak wielką Pan Bóg ma miłość do nas? Żeby zrozumieć to, jak wielką Pan Bóg ma miłość do nas, trzeba najpierw zrozumieć, jakże wielki On jest, jakże inny On jest, jakże wielki, wyjątkowy, jakże wspaniały On jest, jakże odległy od nas, bo dopiero wtedy widzimy, jak wielką drogę On niejako musi przebyć, aby do nas przyjść. Jeśli od samego początku celebrujemy wspólnotę, Pan Bóg jest taki jeden pośród nas, taki trochę wyższy, ale bardziej traktowany jak kolega, jeśli nie ma w tym wystarczających oznak czci, podkreślania naszej grzeszności, wielkości, straszności, tragiczności grzechu, jeśli tego nie ma, no to przekazuje się zafałszowany obraz. Obraz Boga, który no, jest takim naszym kolegą grzechu, który nie jest niczym strasznym, albo prawie, że go nie ma, albo jest tylko kilka rodzajów grzechów i to nieszczególnie istotne. Najświętszy Sakrament jest tylko takim bardziej symbolem niż czymś faktycznie realnym. Taki obraz w dużym uproszczeniu będzie przekazywał zreformowany rytm mszy świętej. I oczywiście, że można temu przeciwdziałać. Oczywiście, że można zachować wiarę, uczęszczając na nowy rytm mszy świętej. Oczywiście, że to się da zrobić. Ale ja nie mówię teraz o tym, czy da się zachować wiarę pomimo nowego rytmu mszy świętej. Oczywiście, że będą takie przypadki. Jeśli gdzieś tam jest katecheza bardzo mocna, bardzo, bardzo dobrze prowadzona, może ona zdoła zachować wiarę pomimo tego nowego rytu. Ale właśnie pomimo. To znaczy on sam będzie kształtował nieustannie tą wiarę źle. I dlatego należy jasno powiedzieć, że nowy rytm mszy świętej jest demoralizujący, jest szkodliwy i jako taki powinien zostać zmieniony. Obiecałem, że powiem jeszcze kilka słów o tak zwanych mszalnych rekonstruktorach. Kogoż mam na myśli? Otóż jak najbardziej są takie osoby, które praktykują, które promują być może mszę świętą trydencką, ale właśnie z niewłaściwych pobudek, z niewłaściwymi intencjami. Jakie to byłyby niewłaściwe intencje? Ano, mam na myśli intencje w stylu, no bo msza święta trydencka jest taka piękna, ona mi się tak podoba i ona mi tak dużo daje. To jest wszystko, zauważmy, na poziomie subiektywnym. To może brzmieć pobożnie, ale wszystko na poziomie subiektywnym. Och, ona jest jak takie wykwintne danie dla takiej elity. O, tutaj właśnie my mamy taką piękną mszę świętą. Nie, to co ci inni, oni tam mają, ja się nie znają, to taki plebs, oni mają taką liturgię tam dla plebsu. My mamy taką arystokratyczną, taką godną, taką piękną, bo my, wiadomo, jesteśmy lepsi.
Takie podejście nazywam właśnie takim szalnym rekonstrukcjonizmem. To znaczy jest to motywacja inna niż obrona wiary. Jest to motywacja, która nie wynika z tego, że my chcemy zbawiać duszę przez narzędzie, które faktycznie duszę zbawia, tylko przez to, że jesteśmy takimi celebrytami albo sobarytami, którzy wybierają to, co takie najbardziej szlachetne, takie najbardziej arystokratyczne, takie najbardziej godne, nie to, co ten tam plebs. Z takim podejściem faktycznie można zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy uczęszczają na nową mszę, często mają złe mniemanie od tych, którzy uczęszczają na mszę świętą trydencką, jeśli doświadczą właśnie takiej postawy. No my jesteśmy tutaj właśnie, my jesteśmy tą arystokracją, my tutaj mamy, to jest dopiero liturgia, nie to, co ta wasza tam. Rozumiemy, że to jest zupełnie inna postawa. Z jednej strony mamy taki estetyzm i takie poczucie właśnie wyższości, no bo my mamy bardziej godną liturgię. Z drugiej strony mamy mocne przekonanie, że msza święta trydencka jest narzędziem do zbawienia dusz, do przekazywania wiary. A nowa msza jest narzędziem, które kształtuje wykrzywiony obraz naszej wiary i jest zagrożeniem dla zbawienia dusz. I myślę, że zrozumienie tej różnicy jest kluczowe, bo bardzo często wobec bractwa świętego Piusa X robi się ten zarzut, że my czujemy się w jakiś sposób lepsi i w ogóle my wszystkich innych poniżamy, no bo my mówimy, że tylko ta msza i tak dalej. Zwracam na to uwagę, że właśnie ta postawa, gdy traktujemy to mszę trydencką jako takie wykwintne danie dla wybranych, to tak poszerza horyzonty, to tak rozwija moją duchowość, to właśnie jest taki sobarytyzm duchowy. Tutaj wybieram sobie to, co najlepsze, najbardziej smaczne kawałki. To jest prawdziwa pogarda dla drugiego człowieka, który właśnie on nie musi, to tam plebs może sobie uczestniczyć właśnie w takiej liturgii. My mamy tutaj naszą. Nie tak ma być. Gdy my mówimy, że msza święta trydencka jest narzędziem prowadzącym do zbawienia dusz, no to jest naturalne, że chcemy tego narzędzia użyć, że chcemy, żeby dusze korzystały z tego narzędzia, że chcemy te dusze do zbawienia prowadzić. Uważam, że mamy wystarczające rozumne argumenty i teologiczne argumenty, żeby tak uważać. A więc bardzo proszę, nie sprowadzajmy tego do poziomu dyskusji o tym, kto jest lepszy od kogo. Prowadźmy tą dyskusję na tym poziomie, na którym każdą dyskusję należy prowadzić, czyli co jest lepsze od czego? Co jest lepszym narzędziem do zbawiania dusz? Co jest zagrożeniem dla zbawienia dusz, a co nie jest? I jeśli człowiek w dobrej wierze korzystał ze złego środka, no to taka argumentacja, widząc, jeśli dostrzeże, że faktycznie ten środek był zły, powinienem skorzystać z tego środka, nie ma w tym nic upokarzającego, nie ma w tym nic poniżającego. No po prostu widzę, że tutaj ten środek jest lepszy, ten faktycznie jest wybrakowany. Być może dlatego tutaj były takie porażki, bo korzystałem ze środka, który wcale do rozwoju wiary nie prowadzi. Nie ma w tym nic poniżającego, nie ma w tym żadnego wywyższania się, czy nie musi być w tym żadnego wywyższania się. Jest po prostu rozumne podchodzenie do rzeczywistości, ocenianie, co jest zgodne, jaki ryt jest zgodny z naszą wiarą, a jaki ryt nie jest zgodny z naszą wiarą. Jeśli widzimy w nas taką postawę, że no, kochamy mszę świętą trydencką, ale nie dlatego, że ona prawdziwie wiarę przekazuje, tylko dlatego, że coś innego, dlatego, że tutaj jest tak pięknie, albo jest tak, albo a nie inaczej, że to mi odpowiada, że coś, no to zastanówmy się, czy tu naprawdę o to chodzi. Zwróćmy na to uwagę, co jest dla nas najważniejsze. Jeśli na mszy trydenckiej nie jest dla nas najważniejszy Bóg i cześć wobec Pana Boga, tylko jest dla nas najważniejszy jakiś tam właśnie estetyzm, nasz śpiew i długie koronki i to, żeby jak najprecyzyjniej zachować jak najstarsze rubryki liturgiczne, bo to jest jak najlepsze. Jeśli to jest dla nas najważniejsze,
a nie to, żeby Bogu oddać cześć, żeby sprawować liturgię, czy uczestniczyć w liturgii, która faktycznie naszą wiarę oddaje, no to naprawdę zastanówmy się, czy to o to chodzi. Czy w tej walce naprawdę o to chodzi, żeby praktykować właśnie jakieś nasze upodobania, żeby pięknie śpiewać, żeby nosić długie koronki, żeby zachowywać jak najstarsze rubryki liturgiczne, czy może jednak chodzi o to, żeby ponad wszystkim innym duszę do zbawienia prowadzić. Spotkałem się już z takimi postawami. Moim zdaniem jest to szokujące i dla mnie było to wysoce gorszące. Ludzi, którzy na przykład śpiewają na mszy świętej trydenckiej i tak ważny jest ten dla nich, ten ich śpiew, tak, to jest bardzo artystyczne i ważne, że potrafią wejść na chór w trakcie mszy świętej z kubkiem jakiejś herbaty, bo to dba o ich struny głosowe. Co wtedy jest dla nas ważne? Czy dla nas ważna jest ta liturgia? Czy dla nas najważniejszy jest Pan Bóg, któremu chcemy cześć oddać? Czy najważniejszy jest dla nas nasz występ i to, żeby odpowiednio wypaść, żeby te struny głosowe były nawilżone, żeby... Co wtedy służy czemu? Liturgia służy temu śpiewowi? Ja mam wrażenie, że tak to właśnie wygląda, że to nie śpiew wtedy odpowiednio cześć Panu Bogu oddaje, tylko ta liturgia ma być odpowiednią okazją do tego, żeby zaśpiewać tak, jak my chcemy, żeby ubrać się w długie koronki, żeby właśnie pokazać, że my jesteśmy jakimiś takimi celebrytami, że my tutaj wiemy i rozumiemy, że my tutaj dostrzegamy to piękno, nie jesteśmy takim plebsem. No z taką postawą, taką postawę nazywam postawą mszalnego rekonstruktora i znowu nie dlatego to mówię, żeby kogokolwiek obrazić, tylko wskazuję na postawę, która moim zdaniem jest niebezpieczna i po prostu zajrzyjmy do naszych serc, do naszych sumień i zastanówmy się, czy faktycznie przypadkiem nie jest tak, że msza trydencka jest narzędziem prowadzącym do zbawienia dusz, a nowy rytm mszy świętej takim narzędziem nie jest. Dwa, czy ja faktycznie tak właśnie żyję tą mszą świętą trydencką, że tak ją postrzegam, że najważniejsza jest dla mnie wiara, że najważniejszy jest dla mnie Bóg? Czy może służy to bardziej do pompowania mojego ego? Niech każdy po prostu się nad tym zastanowi i w ten sposób wszystkim to na pewno na dobre wyjdzie. Jeszcze raz podkreślam, nikogo tutaj absolutnie obrazić nie chciałem, nie czuję się od nikogo lepszy. Każdy z nas ulega różnym błędom i takie jest zadanie kapłanów, żeby na te błędy wskazywać. Nie oznacza to, że czujemy się wolni od wszystkich błędów, bynajmniej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.